Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorp i witam was w 14 odcinku z Assassin's Creed Unity. Mamy sekwencję czwartą. Ostatnie wydarzenia były naprawdę masakryczne. Co to w ogóle było? Ja się pytam, kurde, a cóż to jest? Tego jeszcze nie widziałem. Szczelina Helixa. Belle Epoque. Szkolenie. Ha. A, skusimy się może od razu. Dlaczego by nie? Ale to, co się tam działo, no to ja... To było de facto. Mamy już tego skillsa, gdzie możemy usiąść i normalnie zacząć tryb incognito, siedząc na ławce. To jest dobre. Tylko tak, właśnie kwestia jest taka. Co dalej będziemy robić, skoro już mamy sekwencję czwartą? Na razie dostaje się tylko odcinki z single playera, ponieważ no, jakoś nie możemy w tygodniu się zgadać na koopa. A sprawa jest taka, że ta trzecia osoba sobie nie ogarnęła pewnie tego asesyna i jeszcze nie dość, że nie ogarnęła, to do mnie nie napisała, nie poinformowała mnie o tym, tylko po prostu olała tą sprawę. A jeżeli się okaże, że ja znajdę jeszcze dwie inne osoby, a ta osoba będzie mnie błagała, no to już nie będzie już miała tej okazji, no bo przecież powiedziała wyraźnie, w poniedziałek będzie miała tą grę, ta osoba, to będzie, a nie wciska mi kit, że tak, w poniedziałek już sobie zagramy, no właśnie widziałem, jak sobie zagraliśmy, no. Poniedziałek zagrał, ale to chyba na moich nerwach, co najdłużej. Czemu ten Arno się nie chce tam spiąć, gdzie ja mu każę, no? Tu, czaisz? O! Ogarnął, ten się przy nim, słuchaj, należy. Jak chce i potrafi, to posłucha. Dobra, i teraz chyba się za bardzo nie będziemy mogli... O, jednak się wspina. Jak chce, to umie. I rób te skoki. O, tu już chyba... O, już mi się zachciało skakania, musiał się... Jaki on skoczny jest. Bardziej skocznego asesyna to ja już nie widziałem od czasów. Ale dobra, no... Co on robi? Dobra, ty lepiej już chodź, a nie się wspinaj, bo ty widać, że... Nie wiem, masz wsiki w tyłku i jakoś nie ogarniasz chyba jeszcze. Ło! Dobra, niedaleko mamy tą szczelinę Helixa. Dobra, przydałoby się skoczyć do siana, ale trzeba chyba będzie, o właśnie, tam to zrobić. Tam gdzie indziej to ja za bardzo nie widzę sposobu. Jest, dobrze. Okej, okay. Już się udało. Gdy mam na full po tego siana. O, dobra. Nie, bo jeszcze nie słyszałem gry na full. Mogę ten dzwon wywalić. Dobra. Staliśmy sobie za 100 credo. Nie, bo tak się zdziwiłem, dlaczego tak słabo grę słyszę i znowu stopera nie włączyłem. Taki mój wał. No już, moment. Tylko włączę ten stoper, żebym ja nie musiał liczyć w myślach tego czasu. No już, znowu gra 2-3 minuty pewnie gramy. I co to ta szczelina Helixa? Nagrody pieniężne. A zaraz, co są te... A to... Czemu pisze dwa razy... livery? Co? Zbieraj dane na ulicach Paryża pod koniec XIX wieku. Aha! To gramy. A, pewnie nas znowu wywali. Tak, to było ostatnio, pamiętam. Tak? Czyli znowu się przenosimy do wieku XIX, czyli prawie wiek XX. Druga połowa XIX wieku. To jest naprawdę coś kosmicznego w pizdu. Dobra, zobaczymy, co to teraz będzie z tym wszystkim. Z tą szczeliną przede wszystkim. Glad you can make it. You have to free our agent and get to the exit portal. Aha. His original mission was to gather data from the Helix, so try to recover as much of it as possible.
Here's some of the data we've been looking for. Co ja mam to wszystko zbierać? Jeszcze na czas. Good. Our techs will start analyzing the data right away. That data is encrypted. You'll need to stand by it for a moment until I can access it. Aha, dobra. Okay, decrypting now. Done. Lol. All right, I'll need more data to find our operative. Serio? Nic gorszego chyba już nie mogłem dostać. Dobra, idziesz tutaj. Nie kombinuj. Lol. Normalnie ładny far. Idź dalej, bo czas ucieka. Masz te dane zebrać. O, tu 50 jest. To już jest fajnie. Aha, dobra. Teraz muszę zabrać 700, ale nie wiem, czy ja to w ogóle ogarnę jakoś. Nie wiem, czy mi się to uda, ale mogę próbować. Kurde, nie wiem, czy ja to jeszcze ogarnę. Ale będę się starał na miarę moich możliwości. Okej, no idź. Czas uciekać. Kurde, jaka porąbana misja. Nie, serio. Running out of time. Try to recover as much data as possible. This area is becoming unstable. The simulation is collapsing. Get out now. Już uciekam. No uciekam. Very good. But there's more assassins to save and more data to find. Aha. No dobra, zrobiłem to. Więc nie wiem, o co chodzi. To można zagrać następną szczelinę. Najpierw to muszę wspomnienie ocenić. Wrócić do Helixa, czy jeszcze zagrać następną szczelinę? A zobaczymy dalej, bo trochę interesująca rzecz. Pewnie będzie ta sama szczelina. Albo to będzie następna, nie wiem. We thought we'd lost this assassin for good. His life is in your hands now. Find him. Ciekawe, gdzie ja go znajdę. Sending the data to the lab now. Great find. No idź. Aha, to jeszcze mi ucieka, tak hamstko. Kurde, nie. Takie typowe zbieranie, takie, nie wiem jak to określić, ale to jest na pewno jakiś typ zbierania. This one's encrypted. Keep up the good work. Kurde, zajebiście to wygląda. Sporąbało. Porąbało. Serio. No. Nie. Pogięta misja. Ja dobrze, że mogę się tu podleczać. This should come in useful. Position triangulated. Już. Dobra, tam możemy tego. There he is. No dobrze, już go ratuję.
Ładnie. Jeszcze dwie stówki. Ale chyba nie będziemy na żaden problem. Good job. The more data we can get, the better. Hurry up. You're almost out of time. This data comes from deep within the helix. Well done. Chcę go zabić? LOL! Really? Aha, dobra. Tu jest! Dobra, jeszcze trochę. Jeszcze z 30. Dobra! Czekamy! A job well done. Our agents are never safe in the Helix, though, so help them when you can. Okay. Aha, przebiłem zdobycz użytkownika, jak miło. Można grać w następne szczeliny, nieźle. Takie oderwanie się od rewolucji francuskiej i przejście na jakiś inny tryb gry. Interesujące. Nie przesadzili. We thought we'd lost this assassin for good. His life is in your hands now. Find him. Nie, no czeka. O kurde, jaka trąba powietrzna. Keep up the good work. Sobie żartujecie chyba, nie? You need to gather that data before it loses all integrity. Quick. Aha, mamy ducha asasyna. I think this data could really help us. Czyli gramy z kimś tego. A to nie. Ja nie chcę z kimś grać. This one's encrypted. Wait. Proszę, nie mam wyjścia. Ja mam grać z tym kolesiem. No spofakało. The more data we can get, the better. Hold on. Decrypting. A, poczekaj. Nie, i ostatni raz w to gram. Może jak już mam z kimś grać, to lepiej nie. Muszę o tym Dusiorowi powiedzieć, żebyśmy razem zagrali tą szczelinę. Ale zarobisty. Trzeba przyznać. Nie, no ja muszę to po prostu... Good. Our techs will start analyzing the data right away. Jeśli by to nie oderwało nas. Adding this data. Assassin position triangulated. Czekaj, bo tam widziałem kolesia, którego mógłbym zabić. Dobra. No, blokuje mnie! Co za dziadu? Dobra. Aha, ja mam to ocalić? Okej. Another piece of the puzzle. Well done. That data node is starting to desync. You better collect it before it loses all value. Zostaw go. You found him. Mój! He's out of the system. Good work. Excellent. This could hold some major Abstergo secrets. Ała! Ale mi trąba powaliła. Nie, zajebisty tryb. Hurry up, you're almost out of time. Ja muszę uciekać z tej szczeliny. Możesz pytę. A on już uciekł. Keep up the good work. Dobra, ja już uciekłem. Another assassin lives thanks to you. Enjoy the reward. Ja już starczy. Aha, nie udało mi się pobić rekordu. No trudno, ale... Nie wiem ile razy jeszcze oceniam. Starczy już, wracamy. Trzy razy pograliśmy, już wystarczy. Ale zajebisty, muszę o tym się robi powiedzieć. Takie bieganie, zbieranie punktów. Ratowanie, zabijanie, no fajnie, za to się wszystko punkty zdobywa. To jest coś niezłego. Muszę o tym powiedzieć mu. Chyba, że już wie o tym. Ale kosmiczna, kosmiczny typ gry. Ja myślałem, że to jakaś misja jest jednorazowa, to chyba można się w to bawić w nieskończoność. No nie, niezła sprawa, no trzeba przyznać. Achievementa żeśmy zebrali. Okej, no mamy na razie informacje wywiadowcze 1 na 3. Czyli można ich więcej uzyskać. O, tu mam następny. Ile tych szczeli się narobiło? Bądźmy szczerzy. Aha, tu się zrobiła następna szczelina. A jakaś nowa? A nie, to jest to samo.
Aha, tylko że po obu stronach. Czyli teraz zakładam. Zbieraj daną unikając tornada. Aha, czyli tu są różne sposoby rozgrywania symulacji na tej samej mapie, ale z tornadem albo z rozpadem symulacji. Niezłe. Nie, naprawdę. Ja bym mógł w to grać godzinami, ale w ten tryb, ale nie, po prostu są inne rzeczy do zrobienia w tej grze. Ale kosmos, to jest po prostu kosmos. To co wy widzieliście, to jest kosmos totalny. Dobra. Co my tu, gdzie mamy w ogóle misję fabularną? Tak, chcę wam tylko nakierować, tutaj widzę. Tu jakieś misje są, czy tak po prostu słabo z tym. To jest misja kooperacji. Coś jeszcze? Oho. Spotkanie z Radą. A mamy tu jakieś misje? Nie, kiepsko. To wiecie co? Nie, tu coś jest. Zbadaj kafę, teatr. Oho. O, to wiecie co? Nie, no może. Ale Arno otrzymał służąca są. Nie, to może już zrobimy tą misję. Tak będzie najlepiej. Mamy pół kilometra. Ale nie, te szczeliny Helixa. Czy szczeliny? No chyba szczeliny Helixa. No to jest naprawdę niezła sprawa. Sobie tak pograć, pobiegać, pozdobywać punkty, bić rekordy. Tam przede wszystkim trzeba bić rekordy. A to nieźle wygląda. Naprawdę muszę wam to przyznać, kolejny tryb gry, w którym to fajnie wygląda. I można jeszcze w koopie to grać. Chyba. Nie jestem pewny. Nie jestem przekonany. Ale jeżeli... Ale nie, pisało, że tam szczelina jest tylko w trybie jednego gracza, nie? Aha, no to nie, to jednak nie jest. Ale się robi i tak, muszę to powiedzieć. Że to naprawdę nieźle wygląda. Ten tryb szczeliny. Ło! Tu masz biec, a nie mi się wracać. Dobra, ale mniejsza z tym, trzeba w stronę misji się kierować. Czy szczerze mówiąc, nie musiałbym się kierować, ale lepiej tak będzie zrobić. A to jest sianko, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że jest, ale fajnie przynajmniej. A, zobaczyłem, stwierdziłem, fajne, mógłbym tak grać czasami, bić rekordy, co odcinek, a wiem, czy też by mi się opłacało, mówimy na to, że odcinek się marnuje, czekajcie, tu pomożemy przestępcom, czy pomożemy tym cywilom, chciałbym powiedzieć, mówię, że przestępca ucieka, pieprzem. To jest srogo. Dobra, ale już chyba złapiemy za chwileczkę. Jest. Idealnie. A właśnie, ostatnio odblokowałem taki kostium za ukończenie 30 tych. Wyzwań, 30 tych, no, wyzwań ratowania cywili, a raczej bardziej pilnowania takiego porządku. Zaraz zobaczycie mój kostium, chyba że już go zauważyliście, ale mniej więcej tak wygląda. Lepiej byłoby to zobaczyć w pozycji stojącej, szczerze mówiąc. Jest jakiś stuk siana? Chyba niezbyt. Dobra, i tak wygląda. No, tak sobie pomyślałem, nawet gustowny, więc sobie stwierdziłem, wezmę i go jeszcze ulepszyłem za punkty Helix, czyli te hakujące, tak zwane waluty, które też pomagają w ulepszeniu. Dobra, ale może byś się, Arno, kierował w stronę misji, nie robił z siebie głupa. Może użyjmy bombki. O,
git. Ocaleni. Ok, o to chodziło. Ło! Pięknie. Ledwie, ale pięknie. A jeszcze zdążymy tej misji popularnej dobiec. Nie będę robił tych zagadek Nostradamusa, bo mam na razie jedną na głowie, która niestety do tej pory mi siedzi i nie wiem, co z nią zrobić. Nie piszecie mi w komentarzach, co jak ja mam robić, no to nie zrobię, no bo nie dowiem się od was. Drogo się zrobiło. Drogo. A już mamy niedaleko misję. To w sumie nawet dobrze. Dobra. Już niedaleko. Jeszcze 130 metrów. I zobaczymy, co ta za misja, co ona nam da. Dobra, tu chyba trzeba tego złodzieja powalić. Już go gonimy. Dobra, wyrąbał się. Dobra, jesteśmy. Nie ma za co. On pomaga. Dobra, pomogłem wam. Wiem, nie ma za co. Dobra. Tu w troki. Chcę ich przeszukać. Kubek za jedynie. Nieźle. Zadowalająca waluta, naprawdę. Okej. Okay. No to tam mamy się skierować. Ale szczerze mówiąc, tu bym jeszcze to sprawdził, tą kafę teatrę. Tak, poziom trudności trochę kijowy. A zobaczymy najpierw to, a potem się przejdziemy na misję. Co to jest? A, dzień dobry. Something I can help you with? What is this place? It connects to the sanctuary. Less flashy than the Saint-Chapelle entrance, but we own the building. Used to be part of our intelligence network. But the place has fallen on hard times. How can I help? I'll keep an ear out for any opportunities that come up. You might also speak to the intendant about renovating the building itself. I'm not exactly flush with coin just now. Any revenues the cafe generates are yours to do with as you see fit. The money is deposited in the chest in the study, and the more improvements you make, the more revenue. Quite. You might also find that expanding our reach into other districts will pay dividends. Merci. To już coś takiego znamy z Brotherhooda, chociażby nawet. To naprawdę było pomocne w pizdu. Aha, która ta skrzynka to jest, ta żółta? No, czekaj, najpierw... Aha, tutaj do tej zielonej mamy iść. Przychody są dostępne. A, i fajnie, jeszcze mam odliczanie. Nieźle. Tylko 20? Livrów? Tak słabo? Tak słabo. O kurde. Aha, trzeba będzie teraz odnowić te paryskie kluby. Pomagamy Charlotte poprzez wypełnianie danej misji lub kupuj więcej klubów towarzyskich. O, czyli tak jest. Raport. O, damy radę wszystko wyremontować? O kurde, słabo. Na razie tylko parter może. It seems that workmen renovating the main wing found a small room hidden behind the kitchen. Its contents may be of interest to you. O, mamy odblokowaną nową misję. Ja mam dekorację i misję jakoś. Nieźle. Już mi się to podoba. To jeszcze nie będziemy robić misji fabularnej. Sobie od tego odstąpimy, moje kontakty.
Aha. Czyli możemy tak też zapraszać swoich znajomych do gry. Nieźle. Czyli nie trzeba się męczyć, naciskać start, tylko po prostu podejść do tej księgi i go zaprosić. To też muszę mu się roli powiedzieć, bo on chyba o tym nie wie. Dobra. Ale tu jest tego masa. A to jest szybka podróż do Café Théâtre. Tu mamy nową pamiątkę. Jakiś nowy list od Elis. Moment. Wszystko. Nie wszystko naraz tak naprawdę. Tu mamy tą misję Nostradamusa, która mnie no niestety jakoś nie pociesza. Skoro jesteśmy już w tym miejscu, to jeszcze zrobię punkt widokowy. Najpierw stąd wyjdę. Bo ja tu gówno widzę w tej części dzielnicy. I przydałoby się odnowić. Znaleźć jest to akurat tam. Ale się fajnie słuchać te puty, po których się biega w tym naszym kafe. Tam przestępców widzimy do zabicia. Dobra, jesteście już osobni. Co? Dobra, już biegniemy do tego punktu. Ale fajnie jest. W końcu jest ten motyw, który powrócił z Brotherhooda i trochę Revelations, powiem szczerze. Czy nie wiem, czy z Revelations, bo w Revelations to można było wyznaczać kilku asasynów do jednej kryjówki, ale zobaczymy, jak to w ogóle będzie. Tylko chcę sobie jeszcze ten punkt widokowy odświeżyć. Naprawdę gówno widzę. Najwyżej Lucior sobie sam odświeży ten punkt. Dobra. Byli? Bo mi się wydaje. No. Nie wiem. Zobaczymy. To skoczy tam. Co robisz? Za problem. Nie, mam wrażenie, że jeszcze nie synchronizowałem tego punktu, a jest bardzo podobny. No. To trzeba synchronizować. Dobra. Zobaczmy, co za punkt. Tam stąd też widać chyba Notre Dame. Tak, nawet. Dobra. Teraz co my tu mamy? Pewnie jakaś misja będzie. Coś może nie. Na razie są same skrzynie. Sklepik jest. To zostawiamy, bo to nam wtedy odstawi misję. A tu jest niski poziom trudności. A tu, co żeśmy mieli, albo tu, to jest wyższy. Może zobaczymy, co to jest. Chociaż nie, tu też chyba był poziom trudności. Jeden? Nie wiem. Zobaczymy. Zaraz się to przejrzy. Może to rozwiążemy. Tak spróbuję przynajmniej. To sobie wszystko odnowimy. Okejka. Ja teraz jeszcze bym tylko to zobaczył. Tak na szybko. Ale tu ciemno. Czemu to na dole jest? Jeśli mogę wiedzieć. A się dowiemy dlaczego. Dobra. Musi to być pod ziemią. Zaczynamy.
15,5 minuty będzie kolejny przychód, ale nie, to jest zabawne. Gdzieś to musi być pod... Nie wiem, piwnica jakaś to musi być. Coś... Albo coś podobnego. O. Dzień dobry, dzień dobry. To co tam dzisiaj dobrego macie do gotowania? No nie wiem, gdzie to jest. Nie znam. Nie znam w ogóle sposobu na dotarcie. Beautiful weather today, don't you think? Tu mamy jakieś dekoracje. Tego chyba nie otworzymy. A nie, otworzyliśmy jednak. Co to? Ile? Ile kasy? Strój asasynów. O! Mamy strój asasyna Edwarda. Nieźle. Pokażę wam. Tak, pokażę wam. Nie będę taki zły. Wyposażenie. I mamy strój Edwarda. Założymy i pobiegamy może. Proszę bardzo. Tak wygląda strój Edwarda Kenwaya w Assassin's Creed Unity. Nieźle, nie? Ten, napiszcie mi w komentarzu, czy będziecie chcieli, żebym biegał w stroju Edwarda, czy nie, po prostu ja muszę to wiedzieć. Czy mam to nosić, czy lepiej strój Arno? No nie wiem, po prostu musicie mnie o to zapytać. Ale fajnie, nie? Naprawdę fajnie to wygląda. Nieźle. Robi swoje. Fajnie jeszcze ma taką maskowę na tą broń. Ale szczerze mówiąc jakoś nie pasuje do Paryżu. Ale fajnie chodzi. O, co najlepsze, jeszcze kuc nakłócanego, jak chodzi ten Edward. Dobra, ale tak czy... Tu mamy chyba ten, przebieralnię. Tak, z tego co... Tak patrzę. Zbadaj kafe teatr. Aha, można zbadać tak sobie. Aha, dobra, ja sobie to ustawiłem tak po to, żeby sobie zapamiętać. Galeria pamiątek. Fajnie, że jest coś takiego, że nam pokazują, gdzie co jest. Pamiątki z misji Arno. Mhm. Fajnie, bo będę wiedział. O, tu jest sala treningowa. Ulala. Aha. Naprawdę nieźle. Nasz osobisty pokój. Mhm. O, naprawdę rozbudowali to nieźle. Pokój dziedzictwa. O, i tu są te wszystkie nasze stroje. Nieźle. Kosmicznie. Sala klubowa. Nie, naprawdę z tym to się postaraliście. Nie ma co. Zajebiście to wygląda. Zbrojownie. Kurde, nie no. Teraz to, żeście level up zrobili w pizdu. Okej, już? Wszystko? Dobra, teraz chyba do przebieralni tu na górę. Chyba. Nie wiem, ja tu się muszę trochę porozglądać. Przyzwyczaić się. Galeria pamiątek. Co my tu mamy? Twoje pamiątki. Dobrze, świetnie. Coś jeszcze? Coś tu jeszcze ominąłem? Przejrzyj zbiór. Dobra, nie, nie będę patrzył na to. Ale trochę muszę się porozglądać, bo naprawdę, no to jest super sprawa. LOL, widzieliście to? Podobny bóg do asasyna Black Flaga. Też coś takiego chyba było. Tam mamy chyba naszą tą zbrojownię. Już widać od tych mieczy i tarcz, że tu... Here for a fight, monsieur. Come again. A training match, that is. An assassin can never be too well prepared. Isn't our mandate to work in the shadows? Stay undetected and all that. Call this the fallback option. Better to practice here in safety than pick a fight with ruffians in the streets. No? Touché. Czekaj, chcę nałożyć z powrotem ten kostium. Stroje. Gdzie jest mój podstawowy strój?
Ej, nie gadajcie, że ja to muszę wszystko zakładać. Aha, jak ja mam teraz zdjąć ten strój? Aha, dobra, tak, takie buty. Dobra. Nie, fajnie. Żeśmy zobaczyli ten strój Edwarda. Można potrenować. No to pokażemy wam. Tak oszałamiający. O, tego jeszcze nie robię, szczerze mówiąc. Zobaczymy, jak to wygląda. Będziecie mieli najwyżej dłuższy odcinek. Ale trzeba to wszystko przejść, bo to naprawdę zajebiście wygląda. Co? O, nieźle. An excellent showing. Aha. Lol. Co to było? An excellent showing. Aha, teraz mam to strzelę, nieźle. Nie ma strzelania. Ale żeśmy pacikali to. That technique should serve you well. Nieźle. Co dalej? Aha. Fajnie. Czyli żeśmy to ukończyli. Zadanie treningowe. Fajna sprawa. Trzeba przyznać. Tylko szkoda, że chyba nie mogę z topora robić. Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Czy z topora też można. Aha. Czekaj, to jeszcze przejrzymy inne kwestie. A, to trzeba to wszystko teraz zrobić. Dobra, spoczniemy trening. No dobra. Zobaczymy, odblokujemy to wszystko i myślę, że skończymy odcinek. To się ciekawie zapowiada. Aha, czemu ja mam skill of odpalać? Dzięko. You've enough for this. Dobra. Aha, automatycznie mnie cofnęło. Ale broń ciężkiej to jest oka shita. Więc... O, trzy teraz! No, zaskoczyli mnie. Mnie zaskoczyli. Ale gówno robicie. Ło, ten zaatakował. Jako jedyny się odważył. Jak go z kilofami żeby. No, nieźle armor trenujesz. That technique should serve you well. Aha, i to wszystko? Nieźle. Okej, ocenimy jeszcze wspomnienie. Fajne. Trzeba przyznać, te treningi dają coś. Chyba. Jeszcze przejrzymy resztę tych treningów i w sumie zakończymy. Dobra, gdzie ten koleś tutaj ostrzy sobie broń. To mamy już zaliczone. Broń drzewcowa, a zobaczymy wszystkie. Dlaczego by nie? Znaczy i tak będę tylko z broni ciężkiej walczył, bo to jest moja główna broń, którą się będę posługiwał w całej serii. Tak postanowiłem sobie, ale w treningu można wszystko przetestować. O, ale to wygląda. I zniknął mi nagle. Nie ma. Jakie wykończenie było. Ale nie, i tak wolę broń ciężką. Well done.
Keep practicing and you'll be unstoppable. Mhm, no super. I tak jestem niepowstrzymany, ale fajnie to wygląda. To oczywiście na 5 oceniam. Trzeba to wszystko ukończyć, żebyśmy mieli to z głowy, ale fajnie to wygląda. Naprawdę ten trening też unowocześnili. Muszę przyznać. Dobra. Przejrzymy jeszcze resztę. Teraz broń dystansowa. O, postrzelamy sobie. Trochę postrzelamy sobie z tej broń dystansowej. Tylko ciekawe, gdzie będziemy to strzelać wszystko. Chyba nie w takim pomieszczeniu. Będzie jakiś specjalny trening. Aha, nie. Bam! I headshot. Excellent. You have a knack for this. Dobra, gdzie są następne cele? Dawać mi tu. Aha, to jest szybki strzał. O! Bravo. Bravissimo. A postrzelamy te play-aj. Oj, to i tak nam się odnawia. O ty. Jak to wygląda? Jebut! Well done. Keep trochę oberwaliśmy, ale to fajnie wyglądało. Jak napieprzałem w nich. Nie. Już mi się wspomnienia z Assassina dwójki robią. Tak typowo, no. Typowo wspomnienia z Assassina dwójki, gdzie też był trening, też cię leczyli, miałeś nieskończoność amunicji. Nie. Zajebiste. Dobra. Jeszcze resztę przetestujemy, bo wiem, że to się będzie ciekawie zapowiadało. Rzucanie bombkami. O kurde, jeszcze ile jeszcze mamy treningów? Wiecie co, może to w następnym odcinku, bo to będzie się wydłużało w pizdu. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. A resztę treningów zrobię w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, yo! Jedność. You are ready to fight.